Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek GTR. Czyli tak, kupiłem sobie abonament, musiałem wyłączyć grę, wyłączyć klienta i włączyć jeszcze raz klienta i włączyć grę, żeby mieć ten samochód. Mimo że posiadam wersję pala z tej gry, to nie miałem dostępu do tego auta. Natomiast zaraz po tym, jak sobie kupiłem ten abonament, to już mi się pojawił w garażu. I to jest dokładna kopia tego samochodu z Need for Speed Most Wanted, a raczej z rzeczywistego świata. Bardzo rzadki, mega rzadki samochód. Co do stylu, zobaczmy sobie. Nie możemy tu nic zrobić, myślę, że w porządku. Tutaj jeśli chodzi o modyfikacje, to możemy tylko koła, rejestrację i przyciemnić szyby, jeśli chcemy. Ale to takie niebieskawe przydymienie jest spoko. Co do zawieszenia, możemy dać samochód wyżej, ale to sprawia, że te koła są trochę w pozytywie zamiast w negatywie, nie? Więc nic się nam nie obniża, nic się nam nie podwyższa. Jest tak, jak powinno być. Teraz, nie? Zestawów nadwozia nie mamy. Co do malowania. Okej, naklejki możemy sobie pozmieniać, jeśli ktoś chce. I mam nadzieję, że będzie to jakieś fajne malowanie, takie stylizowane na Most Wanted. Byłoby naprawdę spoko, gdyby tak było. Widzieliście, że felgi możemy sobie zmienić, ale ja nie chcę nic zmieniać w tym samochodzie. Może tylko wybrałbym sobie malowanie jakieś z Most Wanted, tylko że nie Most Wanted, wiecie o co chodzi. Nie to takie, które już widziałem na tysiącach różnych samochodów, tylko coś takiego, co by pasowało do tych klimatów. O, tutaj mamy, nie? Nie to, bo to już mi się przejadło, to już widziałem na chyba wszystkich samochodach w każdym NFS-ie. Chciałbym, żeby coś było takie stylizowane na Most Wanted, ale nie tamto. Coś takiego naprawdę, myślę, że ciekawego. Może też z realnego świata by było jakieś ciekawe malowanie do tego samochodu. Wyjdziemy sobie na tryb online na chwilę, pojeździmy tym autem. Może zrobimy jakiś delikatny tuning, sprawdzimy VMAX-a, o takie sprawy. Bo do tego zaraz dojdziemy. Dobra, zostawiamy to malowanie na razie, bo nic ciekawego nie ma. Efekty jazdy. Tutaj możemy sobie włączyć ten efekt jazdy, który jest taki zamaskowany. To chyba ten jest taki najmniej inwazyjny, nie? Wyposażono, ok. Sample mam wyłączone, bo... A nie, mam coś wyposażone, ok. No możemy to wyłączyć, żeby mieć jakąś surową wersję tej gry. Dodatki kosmetyczne, moi drodzy, pneumatyka. Proszę bardzo, mamy zainstalowane. Moglibyśmy też sobie chyba dodać jakiś neon. Dźwięk wydechu, posłuchajmy. Strzelanie siarczyste, ale to nie jest Need for Speed Heat. Tutaj nie będziemy widzieli tych miotaczy ognia, nie? Okej, jak najbardziej wyraźny ten dźwięk musi być, come on. Dobra, osiągi. Tutaj mamy kilka swapów. Standardowy silnik to 4-litrowa V8 o potencjale 839 koni mechanicznych. Możemy tutaj porobić też swapy. Możemy na przykład wsadzić V12, jeśli byśmy chcieli. Wszystkie te silniki, z tego co widzę, mają mniejszy potencjał niż ten standardowy silnik, nie? Który generalnie jest koksem, więc sobie go zostawimy. No i o, widzę, że tutaj są jakieś już grube części porobione, chociaż nie ma doładowania, zobaczcie. I bo ja mam garaż nieulepszony, to nie mogę sobie tu poinstalować. Ajajaj. Nawet nie mam tych super ulepszeń. Fuck, będę musiał tutaj trochę pojeździć na multiku, żeby sobie to porobić. Szkoda, myślałem, że dzisiaj sprawdzimy maksymalne osiągi. Ach, trochę słabo. Prowadzenie sobie tutaj możemy zrobić, żeby był na przyczepność. Póki co, tu częściami jeszcze będzie można ulepszyć. To innym razem jeszcze sobie zrobimy to maksymalne ulepszenie, nie? Dobra, jakoś tutaj sobie... O, i chodźmy na multika, nie? Tak wygląda BMW-ka z tym już oklepanym, co prawda, malowaniem, ale ciągle fajnym. I zobacz, tutaj dym spod opon jest. I generalnie istnieje już teraz jakiś sposób na wyłączenie tego dymu komiksowego. On mi nie przeszkadza, ja bym tylko chciał, żeby oni wrócili miotacze ognia z rur wydechowych. Zobacz, i tak nierealistycznie wygląda ten ogień z
rur wydechowych, to czemu nie dać tego, co wszyscy przecież lubili w hicie, no nie? Mi się to bardzo podobało. I to jest najbardziej standardowe chyba BMW. Zaraz to, co macie, jak kupicie sobie subskrypcję. Jak skończy się subskrypcja, samochód nie kasuje wam się z garażu. Jak kupicie sobie wersję gry i jakąkolwiek i przejdziecie fabułę, w fabule ponoć też można zdobyć ten samochód. Ja jeszcze do tego nie doszedłem. Zrobiłem sobie tylko w fabule, jak musiałem komuś dostarczyć ten samochód, uciec policji i go dostarczyć. Ale nie miałem jakiegoś tam wyścigu, który mi ten samochód odblokowuje, żebym sobie mógł kupić. Brzmi dokładnie tak jak w Most Wanted. Fajne to jest. Wow, ma zajebistą prędkość. On nie jest wymaksowany w S+. Jak na nie... Zobaczcie, on ma... nawet nie ma połowy klasy S+. A możemy jeszcze przecież go dać, wiesz, ponad tą klasę S+. Tam jeszcze... Tam miał chyba zainstalowane części Super, a jeszcze są Ultra, no nie? Te Ultra są takie najlepsze. 320... 30... 40... No tu musi już gdzieś kończyć bieg, nie? Może jeszcze skrzynię można mu inną wrzucić czy coś. Czyli 353 VMAG. Także tak, powiedziałem wam, pokazałem wam i powiedziałem, jak można go zdobyć na szybko. I w fabule można go odblokować sobie, jak się skończy gdzieś tam fabuła. Ale nie wiem, w którym momencie dokładnie, bo jeszcze do tego nie doszedłem, nie? Z abonamentu się go odblokowuje, ale można go też za darmożkę odblokować. Czyli tak generalnie tutaj takich rzeczy free to... Inaczej, takich rzeczy pay to win, jakichś ukrytych płatności w tym Need for Speedzie nie ma, zobaczcie, nie? Wszystko można sobie samemu odblokować. Zero mikropłatności, absolutne zero mikropłatności. No musicie zagredać 4 paki, tak? Ale no... Wiadomo, że z mikropłatności więcej zarabia ten, nie deweloper, tylko wydawca, nie? Czyli EA Games. By zarobił, czyli na przykład kupiłbyś sobie samochód, ale koła byś musiał dokupować do niego w abonamencie albo paliwo, nie? No nie, no to nie jest gra mobilna, więc tutaj nie ma takich gówien. To jest, myślę, że duży plus. I BMW też można sobie normalnie odblokować bez tego abonamentu, tylko po prostu z abonamentem jest szybciej. Chyba, nie wiem, czy ten najtańszy za 14 zł też to odblokowuje. Ja na wszelki wypadek kupiłem ten za 50. Szybka jest ta BMW. Jeszcze można ją ulepszyć, ale jak będę miał już na ulepszenia i w ogóle, to sobie wrócimy do niej i ją wymaksujemy, nie? O, jaki szeroki kapet. Mamy te standardowe felgi, co w Most Wanted. Fajnie. Jest klimacik w tej grze fajny, podoba mi się.